Chciałbym wam najpierw złożyć serdeczne pozdrowienia z Irlandii. Właśnie wróciliśmy z Irlandii, północnej, południowej, gdzie mieliśmy niesamowity przywilej odwiedzać polskie zbory. Przygotowując się do pierwszego po 20-30 latach Marszu dla Jezusa w Belfaście i w Dublinie, także serdecznie składam te pozdrowienia. No i oczywiście pozdrawiam ze zborów w Calgary, w którym mam przywilej usługiwać. No i dziękuję bardzo za to zaproszenie. Jest to niesamowity honor móc usługiwać na niwie pańskiej tutaj w mojej starej ojczyźnie. Nigdy nie pozbyłem się miłości do pierwszego kraju, w którym się wychowałem. I o tym będę opowiadał. Może byśmy skłonili nasze głowy i pomodlili się. Duchu Święty, przyjdź w swojej mocy, w swojej chwale, w swojej sile. Dotykaj naszych umysłów, naszych serc, naszych dusz. Dotykaj się naszego ciała. Panie Boże, prosimy Cię, abyś przyszedł i zmieniał nas. Nie w formie religijnej, tylko, Panie, przez relację z Tobą w imieniu Jezusa Chrystusa. Zapraszamy Ciebie. Amen. Wychowałem się w Polsce komunistycznej. Niektórzy z nas to pamiętają. Jeżeli tego nie pamiętacie, to sobie proszę wygooglować. To był ciekawy czas, trudny czas. Pamiętam lata 80., 81., 82. Pochodzę z rodziny bardzo religijnej, ale religijnej inaczej. Mój tata był ateistą, ale wysyłał nas do kościoła. Mama była katoliczką, wysyłała nas do kościoła, ale sama nie chodziła. Także religijnie inaczej. Teraz wszystko jest inaczej, do góry nogami. No w każdym razie wtedy to było inaczej. Więc chodziłem na religię, później gdzieś tam czułem, że Bóg pukał do mojego serca i zostałem ministrantem, później oratorem. Nawet wylądowałem na jakichś pielgrzymkach, chodząc na kolanach i, jak to mówię, obcałowałem wszystkie nóżki Pana Jezusa po drodze, jakie tylko udało nam się dorwać, złapać. I gdzieś czułem podświadomie, że ten Bóg jest. Co prawda nie znałem Go, nie rozumiałem Go, ale wiedziałem, że coś jest, musi coś być. Świat jest tak skomplikowany, tak niesamowity, że na pewno jest Stwórca, który Go stworzył. Ale Go nie znałem. Chciałbym, abyśmy rozpoczęli może to przez podniesienie rąk. Ilu z was uważa się za chrześcijan? Czy to katolików, czy protestantów? Większość. A teraz ilu z was tutaj jest już któryś raz z kolei, a dalej boryka się z tymi samymi rzeczami? Nie musicie podnosić. Wiecie, ja taki byłem. Byłem osobą religijną, nie znającą Boga, borykającą się z różnymi rzeczami. Później wylądowałem w zakonie pod patronatem świętego Jana Bosko i to, co zobaczyłem w zakonie, tak mnie odtrąciło od Boga, przez korupcję, przez różnego rodzaju rzeczy, że utożsamiałem Boga ze słabościami ludzkimi i odeszłem od Boga o 180 stopni w drugą stronę. Zaczął się handel, przemyt, to były lata 80. Zacząłem przemycać alkohol z Jugosławii przez Węgry, Czechosłowację do Polski, później złoto przez Rosję, później sprzęt elektroniczny. Praktycznie handlowałem wszystkim, co można było handlować. Później zostałem cinkciarzem. Później zabrałem się za handel bronią i całe szczęście, że właśnie wtedy mój tata zdecydował, abyśmy wyemigrowali do Grecji. Chodziłem już z bronią przez kilka lat. Miałem takie powiedzenie, nie byłem tak jak tutaj nasz braciszek Adam, nie byłem złodziejem, miałem trochę inną taktykę. Uważałem, że jeżeli ja nie kradnę, a ty chcesz coś ukraść, to ci tą rękę obetnę. I faktycznie tak żyłem. Gdyby ktoś chciał mnie okraść, to była broń, to była przemoc, byłem w reprezentacji boksu, później sztuki walki, czarny pas i tak dalej. Miałem reputację, zostałem prywatnym bankierem, na lichwę pożyczałem pieniądze bardzo dziwnym, złym ludziom. Później był poker i przemyt coraz większy i większy i w ostatnim momencie, kiedy traciłem kontrolę, potrafiłem wejść na dyskotekę, oczywiście byłem małolatem, bo miałem 17 lat w swoim piku takim biznesowym, potrafiłem zarabiać kupę pieniędzy, podwajałem pieniądze w ciągu 3 dni.
Nie wchodziłem w żaden interes, jeżeli nie podwajałem swojej kwoty w ciągu 2-3 dni. Potrafiłem wchodzić na dyskotekę, płacić bancerom i kupywać wszystkim szampany i bawić się. Tylko był jeden problem. Bardzo często już nie wiedziałem, jak wracałem do domu. Tracił mi się film, później widziałem tylko krew, a biłem się non-stop i ze wszystkimi wszędzie. Tylko opowiadali mi, kogo zmasakrowałem, co zrobiłem. Pamiętam, nigdy nie zapomnę tego momentu, kiedy sąsiad, który... Wiecie, ja byłem, pochodziłem z dobrego domu, ułożonego dobru. Moi rodzice mieli ileś tam dyplomów, tytułów i na zewnątrz była to dobra rodzina, religijna w miarę. I ja byłem ułożonym chłopcem, który w wieku 15-16 lat już studiował prawo, uczyłem się zaocznie razem z moją mamą, bo ona była architektem, później chciała studiować prawo, więc się razem z nią uczyłem. Chodziłem do jednej z najlepszych szkół w Polsce pod patronatem UNESCO. Uczyłem się bardzo dobrze, a jednak gdzieś coś się stało w moim sercu, gdzie wylądowałem w takim świadku przestępczym, tylko takim wyglądającym inaczej. Świat polityki, świat biznesu, garnitury, wypolerowane buty. Wiecie, taki świat telewizyjnego Hollywood. Ale tak samo brudny i tak samo skorumpowany jak ten spod piwiarni. Jak ten z Melin, w których zresztą często kupywaliśmy alkohol. Chciałbym opowiedzieć wam, co się dzieje, co się wydarzyło w sercu skorumpowanego człowieka, że zakochał się w Bogu. Co zmieniło tego człowieka, Adama, zresztą dziękuję, bardzo piękna historia, niesamowita, jak Bóg może zmienić beznadziejną sytuację i postawić takiego człowieka, który nie miał nadziei, razem z synami i córkami Boga żywego. Co się dzieje? Czy to jest religia, czy to jest chodzenie do kościoła tydzień w tydzień? Czy to nawet jest chodzenie na modlitwy w ogniu i mówienie Alleluja, chwała Bogu? Wiecie, to też jest w różnych systemach religijnych. Co się tak naprawdę dzieje, że taki facet beznadziejny jak ja zmienia całe swoje życie i poświęca się Bogu, odchodząc od całego tego splendoru, pieniędzy, polityki, sławy, chwały? Co się musi wydarzyć w życiu człowieka, żeby przestał być religijnym hipokrytą? Ja byłem religijnym hipokrytą. Później, kiedy zacząłem współpracować z mafią, wiecie, wyemigrowaliśmy do Grecji i zacząłem budować domy. Nie potrafiłem budować, więc zatrudniałem tych, którzy budowali. Później się nauczyłem. Żeby robić duże rzeczy w Grecji, trzeba było być skorumpowanym człowiekiem. Musiałem zatrudniać nielegalnych pracowników, Albańczyków. Żeby ich zatrudniać, trzeba było opłacać mafię, opłacać policję. Budowałem domy w parkach narodowych. Prawo w Grecji wyglądało w ten sposób, że kiedy zostały wylane betony pod dom, nawet w parku narodowym, wystarczyło postawić krzesło i to już był dom zamieszkany. Więc w nocy laliśmy betony, wmontowaliśmy zawsze jakieś krzesło i to już był dom zamieszkany. I później dostawaliśmy pozwolenie. Tak to wyglądało. Policja, która brała koperty, politycy, z którymi współpracowaliśmy, sławni piosenkarze, ludzie sukcesu. Ale wiecie, ja tego chciałem. Ja chciałem sukcesu, chciałem pieniędzy. Nie zależało mi na życiu uczciwie, chociaż nie kradłem. Po prostu byłem dobrym biznesmenem. Wiecie, często w telewizji oglądamy takich dobrych biznesmenów. To byli moi krumple, z którymi robiliśmy biznesy. Czasami patrząc w telewizję, patrząc na ludzi, którzy dosyć ładnie wyglądają, jeżdżą fajnymi samochodami, człowiek chciałby, pragnie to coś. Chcę wam powiedzieć, że nie warto jest żyć bez Boga, nawet jeżeli ma się dużo pieniędzy i fajne samochody i fajne domy. Na początku lat 90. poznałem swoją żonę właśnie w okresie, w którym coraz lepiej wychodziło nam w biznesie, coraz większe pieniądze. Moja żona była nowonarodzoną chrześcijanką. Dopiero co? W Karygmie, w Atenach nawróciła się i wiecie, spotkała mnie na swoje nieszczęście. Dlatego, że mówiąc krótko, zbałamuciłem ją, porwałem do swojego miasta, w którym mieszkałem. I zaczął się jej największy horror życia. Piłem, jak to każdy dobry biznesmen, fajne spotkania, coraz więcej alkoholu i coraz więcej złych rzeczy. Pamiętam, kiedy żona prosiła mnie, żebym zawiózł ją do kościoła.
Wiecie, jako biznesmen ja rozumowałem miłość tylko w jeden sposób. Kocha mnie matka i ja kocham matkę dlatego, że jest moją matką, a ja jestem jej synem. To jest transakcja biznesowa. Kocham żonę dlatego, że jest transakcja biznesowa. Jesteśmy przyjaciółmi tylko dlatego, że się lubimy i coś od siebie chcemy. Robimy ze sobą biznes, spotykamy się, bo jest transakcja biznesowa. Wiecie, miłość dla mnie to był handel wymienny. I tak samo traktowałem swoją żonę. Jeżeli coś chciała, musiała za to zapłacić. I często opowiadam o tych sytuacjach takich, że ja będąc Polakiem z krwi i kości lubiłem pierogi. Wiecie, może nie lubicie pierogów, bo je macie. Ja przez ileś lat ich nie miałem, więc robiłem biznes z moją żoną. Zawiozę cię do szpitala, jeżeli zrobisz mi pierogi. A że lubiłem je i jadałem bardzo dużo, to ona musiała cały dzień spędzić, żeby je ulepić. Wtedy zawoziłem ją do kościoła. W Atenach sam brałem książki, że miałem plany, żeby skończyć studia zaocznie. I czytałem z prawa karnego, że babcia zamordowała dziadka, czy dziadek zaszlachtował babci. Siadałem sobie z tyłu, była taka kafeteria. Oni coś gadali, uważałem, że to jest banda fanatyków. Uważałem, że kościół jest gorszy niż mafia. Wiecie, w mafii płaciłem raz i się odczepiali. A w kościele ciągle chcieli to na to, to na tamto, to na tą misję, to na tamtą. Więc w moich oczach ci ludzie byli tak samo skorumpowani, jak ci, których poznałem w świecie katolicyzmu i biznesu. Ciągle coś chcieli. Uważałem, że chcą moich pieniędzy. Tylko tego chcieli. Siadałem z tyłu, brałem pączka, brałem kawę i zawsze za to płaciłem z napiwkiem. Żeby czasem nie powiedzieli, że coś od nich wziąłem za darmo. I tak trwało to przez ileś miesięcy, aż w końcu wiecie, już mi się nie chciało jej wozić. Najadłem się, objadłem się tych pierogów i już nie chciałem jej dalej wozić i powiedziałem, ja przeczytam tą twoją księgę i udowodnię ci, że kłamię. Nie wiem, ilu z was przeczytało Słowo Boże, ale polecam, jeżeli w ogóle macie ochotę żyć z Bogiem. Przeczytałem i nie mogłem się do niczego za bardzo doczepić. Co prawda wymyśliłem sobie parę historycznych aspektów, których jeszcze nie można było udowodnić, trzeba było je wziąć przez wiarę, ale tak naprawdę nie miałem się do czego doczepić. Więc postanowiłem w końcu słuchać tego, co kłapią. Zawsze mówiłem, ja ci udowodnię, że oni kłapią tylko o kasie. I usiadłem sobie z tyłu, schowałem się tak jak ty gdzieś tam daleko, żeby czasem nikt mnie nie zauważył za plecami. I wiecie, po raz pierwszy usłyszałem coś, czego nie rozumiałem. Usłyszałem o miłości bezwarunkowej w momencie, w którym jesteś. Jezus patrzy na ciebie w grzechach i mówi, kocham cię. Jezus patrzy na ciebie i mówi, biorę cię dzisiaj takim, jakim jesteś, ale jeżeli do mnie przyjdziesz, to ja zmienię całe twoje życie. Jeżeli się ukorzysz, opamiętasz ze swojego grzechu. Ja tego nie rozumiałem. Moja miłość, którą ja sobie wypracowałem, to był handel wymienny. Biznes. A Bóg mówił, kocham cię takim, jakim jesteś. Przyjdź do mnie, a zmienię całe twoje życie. I zacząłem płakać. Wiecie, taki mężczyzna jak ja nigdy nie płakał. Bez względu na to, co się działo i ile walk stoczyłem, ja potrafiłem walczyć w takich committee, to się nazywało, takie miejsca, gdzie podpisywały się dokumenty, że jak zginiesz, no to trudno. Gdzie ambulans był i lekarze, gdzie ludzi, z którymi walczyłem, wynosili na noszach. Nie okazuje się w takim świecie słabości, nie płaczę się. Zawsze mawiałem, że świat jest pełny wilków i tylko chodzą naokoło i czekają na słabość. To jest jak morze, jak ocean, w którym pływają rekiny. Mieliście takie myśli? Patrzycie na ludzi i widzicie rekiny naokoło i boicie się otworzyć. Nawet jeżeli chodzicie do kościoła. Ja właśnie taki byłem. Widziałem tylko zło w człowieku. Potrafiłem popatrzeć na człowieka i wszystko, co złe mogłem znaleźć, potrafiłem wywlec na zewnątrz. A moja żona zupełnie odwrotnie. Kiedy ja mówiłem, zobacz, jaki łachmaniarz, nie mówię do ciebie, to ona mówiła, ale zobacz, jak pięknie się odzywa do żony. Zobacz, jaka łajza, nie potrafi sobie pracy znaleźć, ale zobacz, jak dba o siebie. Wiecie, zupełnie inny koncept. Pomimo tego, że ja byłem gdzieś tam w swoim życiu człowiekiem religijnym,
Nie znałem Boga, nawet Go nie skosztowałem. A moja żona poznała żywego Boga i pomimo tego, że cierpiała przez to, że ze mną była, potrafiła widzieć oczami Boga. Wiecie, nie wiem, czy jesteście w stanie to zrozumieć. Zupełnie inna para oczu. Ale łzy mi cieknęły. Nie mogłem sobie z tym poradzić, więc uciekłem. Wiecie, najłatwiej jest uciec. W chrześcijaństwie to bardzo często widzę. Jest presja, jest atak, to co robimy w nogi. Uciekamy, nie stajemy na wysokości zadania, nie mówimy diabłu nie, tylko wolimy wiać, bo łatwiej. Ale powiem wam, że nie jest wcale łatwiej uciekać. Gorzej jest, kiedy uciekamy z pola bitwy, a nie stajemy przed żywym Bogiem, mówiąc, Boże, Ty stań ze mną i pomóż mi walczyć. Tak jak Dawid. Kiedy cała armia łącznie z królem patrzyła na to, co się dzieje, kiedy Filistyńczyk nieobrzezany stawał i straszył i przeklinał. Ale ja wtedy jeszcze tego nie rozumiałem. Nawróciłem się, przyjąłem Jezusa Chrystusa i potrząsnęło mną to tylko na parę miesięcy. Wiecie, ja naprawdę chciałem już zmienić swoje życie, chciałem już się obmyć. Wiecie, teraz, kiedy czytam Słowo Boże, kiedy Bóg mnie dotyka, to jest jak taki prysznic, gdzie obmywa wszystko, co jest z tego świata, to zło. Ja tego pragnąłem wtedy, tylko nie wiedziałem jak to dostać. A pragnienie pieniędzy i władzy było silniejsze. Więc potrząsnęło mi to na parę miesięcy i uciekłem z powrotem do świata biznesu. Wiecie, może byliście w takiej sytuacji albo jesteście w takiej sytuacji. Przyjęliście Jezusa Chrystusa, ale wróciliście jak pies, Biblia mówi, z powrotem do swoich wymiocin. Ja wracałem do swoich wymiocin wielokrotnie. Później przyszedł rok 2005, z powrotem wróciłem do tego Boga. Boże, znowuż proszę Cię, zbaw mnie, zmień mnie. Ja już nie chcę tak żyć. Pamiętam, wdrapałem się na dach. Wiecie, ja byłem człowiekiem sukcesu. Byłem w domu ministra kultury. Moi przyjaciele to byli bardzo sławni, znani ludzie, piosenkarze. Zarabiałem bardzo dobre pieniądze. I stałem na dachu i kiwałem się i naprawdę chciałem skoczyć. Chciałem skoczyć i nie potrafiłem. Nawet nie potrafiłem się zabić. Wiecie, miałem 22 lata. Wiecie, dlaczego chciałem się zabić? Bo skosztowałem wszystkiego, co można było skosztować. Myślałem, że już nic nie jest w stanie mnie w życiu zaskoczyć. Że już wszystko dostałem, co młody człowiek może dostać. Czego jeszcze ten świat może mi, co mi jeszcze może zaoferować? Więc chciałem ze sobą skończyć. I na szczęście do tego nie doszło. Wyemigrowaliśmy do Kanady. Jest rok 97, w końcu przyjeżdża do mnie moja żona i zaczyna się piekło. Ja jestem w depresji, straciłem wszystkie swoje pieniądze, przechlałem je, miałem sportowe samochody, kilkaset obrazów i tak dalej, wszystko przewaliłem. Piłem już codziennie. I moja żona przyjeżdża do Kanady, do Calgary. Pierwszą rzecz, którą mówi, Artur, zabierz mnie do kościoła. Zabierz mnie do kościoła. Ja wiedziałem, że gdzieś tam jakiś kościół jest tych fanatyków, ale za bardzo nie interesowało mnie gdzie, bo ja piłem, a oni mówili nie pij. Ja chciałem imprezować, a oni mówili, że to jest złe, więc automatycznie znowuż zacząłem uciekać. Zacząłem znowuż trenować różnych ludzi, sztuk walki, zacząłem pakować znowuż. Teraz mi wybaczcie, mam taki jeden frontowy mięsień. To po dzieciach. Kobiety zawsze mówią w ten sposób. Chciałbym rzucić wam parę wyzwań. Co jest pasją waszego życia? Budząc się rano, co pcha? Co jest pchane w waszym życiu? Czy dalej wasze słabości? Czy dalej diabeł, praca, żona, dzieci? Czy Bóg? Co jest na pierwszym miejscu? Odpowiedzcie mi na koniec. Żona pragnie społeczności z Bogiem. Chce kościoła, więc ponieważ przyjechała w takim momencie kilkumiesięcznej łaski z mojej strony dla niej, postanowiłem ją zawieść. I wiecie, taka sytuacja, pastor stoi, jest kongregacja, ja się schowałem znowuż gdzieś w tyle, za plecami. No i pastor się pyta, no mamy tutaj nowych ludzi, gdzieś mnie dostrzegł. Mówi, może byś wstał i powiedział. Wstałem, powiedziałem, ja jestem tutaj tylko taksówkarzem i usiadłem z powrotem. Wiecie, wszystko drzaźniło mnie, jeżeli chodzi o Kościół, o Boga, bo byłem skorumpowany. Bałem się, uciekałem.
A moja żona kochała Boga, chciała relacji. I zaczęło się piekło. Po każdej mojej libacji, wiecie, ale takiej hollywoodzkiej, z basenami, w garniturach, alkohol to nie tam jakaś, jak tutaj, co tutaj macie takiego najgorszego? Denaturat, niech będzie. U nas taki jest Big Bear, takie duże piwo, ohydne jak nie wiem, by ktoś nasikał, ale podobno bardzo popularne. I wiecie, ja piłem najlepszy alkohol, jaki można było kupić, whisky. Wracając do domu, często moja żona stawała przed drzwiami, gdzie byłeś, co robiłeś. A ja już chciałem rozwodu, ja chciałem być sam. Wiecie, Bóg stawał mi na drodze, a ona go reprezentowała. Stała mi na drodze i nie chciała mnie puścić, nie chciała mi pozwolić robić to, co ja chciałem robić. Przecież jestem wolnym człowiekiem, mogę robić, co mi się podoba. Chcę wam powiedzieć, że nie ma wolności w grzechu. W grzechu jesteśmy niewolnikami, jesteśmy jak pies na uwięzi. Tylko ja tego nie rozumiałem, nie wiedziałem. Ja myślałem, że wolność, taka amerykańska, to jest robić, co chcesz i gdzie chcesz i kiedy chcesz i z kim chcesz. I pamiętam, przywiozłem papiery, postawiłem w domu, podpisałem papiery rozwodowe i powiedziałem, a teraz mi podpiszesz je albo cię zatłukę. Ale nie chciała, uparła się. Nie chciała ich podpisać. Więc robiłem wszystko, co facet może robić kobiecie, żeby ją do tego zmusić. Niejednokrotnie furwała po ścianach. Ale z takich najgorszych sytuacji, może nie najbardziej bolesnych, było to, jak wracałem po libacji i ona stawała w drzwiach. Wiecie, moja żona jest mała, ale miała potężnego Boga po swojej stronie. I pamiętam, stawałem, patrzyłem jej w twarz i plułem jej prosto w twarz. I to wielokrotnie. I mówiłem, a teraz mi dasz rozwód? A ona powiedziała, za każdym razem tak samo. Możesz mi pluć w twarz, ile chcesz, ale ja i tak zawsze będę powtarzać, że to tylko deszcz pada. I nigdy, nigdy nie dam ci rozwodu. Będziesz musiał mnie zabić. Wiecie, ona strasznie chciała do kościoła chodzić, a ja jej zadawałem pytania, kogo bardziej kochasz, Boga czy mnie? A wiecie, byłem takim aroganckim, pysznym dupkiem, że jakakolwiek sprzeciw w tym, co sobie ustanowiłem, był nie do pomyślenia. I ona odpowiadała zawsze tak samo. Ciebie kocham, ale Boga kocham bardziej. Nie mogłem tego zrozumieć. Więc jeżeli kochasz Boga bardziej, to zasuwaj na piechotę. Wiecie, Calgary to nie Polska. My mamy minus 30, minus 40. A ja jej nie kupiłem kurtki ani swetra, bo byłem przeraźliwie zazdrosny i nie chciałem, żeby w ogóle wychodziła z domu. Ona miała mi tylko gotować i sprzątać. Wiecie, ona wychodziła i biegła wiele kilometrów do kościoła na piechotę. Dopiero po latach mi się przyznała, że wielokrotnie mało nie zamarzła, że było bardzo ciężko, że później cały dzień dochodziła do siebie, ale chodziła. Chodziła, sprzątała w kościele, usługiwała jak tylko mogła i wracała do domu. I znowuż awantura. I znowuż piekło. I tak w kółko przez kilka lat. Ja robiłem swoje pieniądze. Pamiętam, miałem taką szufladkę wypełnioną gotówką i zawsze jej mówiłem, bierz ile chcesz i won. Kupię ci bilet do jakiegokolwiek kraju chcesz. Weźmiesz wszystko, co mam. Ja sobie więcej ich naczepię. Bierz i leć. Nie chciała. Zapraszała do domu pewnych ludzi, dziwnych, dziwaków, ale ponieważ lubiłem historię, więc trochę mi się oni nawet podobali, bo nie mówili o Bogu w ogóle, tylko o historii, o takich różnych ciekawostkach. Tylko że ja nie wiedziałem, że to byli ludzie ze zboru i oni mieli powiedziane, żeby ze mną tylko rozmawiać na tematy, co mnie interesują, a kiedy wychodziłem zrobić kawę albo do łazienki, oni za modlitwę. I modlili się na kolanach. Jak ja wychodziłem, to oni znowuż historia, Polska i tak dalej. Ja w ogóle o niczym nie wiedziałem. To trwało parę lat. Co tydzień spotkania, co tydzień rozmowa o historii. Ja wychodzę, a oni tutaj namaszczali poduszki, namaszczali wszystko olejem, modlili się i co jakiś czas mi podrzucali filmy. A ponieważ lubię oglądać ciekawe filmy, więc tu Abraham jakiś, wiecie, nie chciałem w ogóle go oglądać, ale wiecie, z nudów wszystko się ogląda, jak nic nie ma więcej. No to zamiast iść na dwór, gdzieś do sklepu wypożyczyć czy kupić, no to wrzucałem takie niechciane kawałki, które tam gdzieś walały się. Ja obejrzałem wszystkie filmy z całej ich tej
library, biblioteczki filmowej, od Józefa po Abrahama, po Mojżesza. I gdzieś tam Bóg pracował, coś robił, ale jeszcze za bardzo nie wiedziałem co. W 99 roku, pamiętam, siedzę na nabożeństwie, byłem bardzo rzadkim gościem na nabożeństwach, ale jak się już pojawiłem, to pamiętam, pastor wyciągnął palucha. Wiecie, jak kaznodzieja wyciąga palucha, to naprawdę albo się cieszcie, albo się bójcie. I on mówi: Artur, ty musisz się na nowo narodzić. Ja mówię: no ileż można się na nowo naradzać? No już to będzie mój trzeci albo czwarty raz. No bez przesady, to co, Bóg jest głuchy, ślepy? Chcę wam powiedzieć, że to, że powiecie modlitwę, to jeszcze nic nie znaczy. To jest dopiero początek, to jest jak małżeństwo, które podpisujesz kontrakt z kobietą i mówisz na dobre i na złe, tak? W zdrowiu i w chorobie. Z Bogiem jest tak samo. Przyjmując Go do swojego serca i robiąc Go Panem i Zbawicielem, to jest dopiero początek naszej drogi. Później zaczyna się posłuszeństwo. Później się zaczyna ukrzyżowanie. Wiecie, krzyż tutaj jest duży, fajny. Po ten krzyż trzeba przyjść, ale to ludzie muszą ci pomóc na nim zawisnąć. My często myślimy, że chrześcijaństwo jest takie same, w jakim się wychowaliśmy, czyli przychodzimy do kościoła, żyjemy jak diabeł, później przychodzimy na spotkania modlitewne i wyobrażamy sobie, że jesteśmy w porządku. Ja taki byłem, więc mnie ten człowiek trochę zdenerwował, ale wyszedłem, bo mi głupio było i znowuż powiedziałem te frazesy, które tak naprawdę nic dla mnie nie znaczyły, bo już myślałem, że jestem nowonarodzony. A to, że piłem, no cóż, nikt nie jest doskonały. To, że robiłem złe rzeczy, no cóż, każdy coś złego robi. W 99 roku, koniec, przyjeżdża taki mały człowiek, też małych ludzi też się bójcie. Bo ci mali często mają wielkiego Boga po swojej stronie. To był Ryszard Krzywy, nie wiem, czy go znacie. I on też wyciągnął tego swojego palucha. I powiedział tak. Wyciągnął mnie w ciągu środku kazania, zatrzymał i powiedział: ponieważ jesteś taki arogancki, taki pyszny i robisz to i to i to i to, ja ci wszystko zabiorę. I będziesz chodził po ścianach i drapał i szukał pomocy u ludzi i jej nie znajdziesz. Tylko jedna osoba będzie ciebie rozumiała, co się dzieje. To będzie twoja żona. Wiecie, wyśmiałem go. Totalnie go wyśmiałem. Mówię: ale wariat. Ja myślałem, że przyszedłem tutaj na jakiegoś gościa fajnego z Polski, a to czub. Ja miałem 40 paru ludzi, 50 budów, właśnie podpisywałem kontrakt na wiele milionów dolarów. Ja byłem gość. Kto zatrzyma takiego faceta jak ja? Wiecie, w swoim życiu nigdy nie spotkałem mężczyzny, który mógł mnie zatrzymać. Nieważne, czy on był mafiozą, czy chodził z bronią, ja wchodziłem i brałem to, co było moje, bez względu na konsekwencje. Wielokrotnie próbowano mnie zabić i nie udawało im się, więc doszedłem do wniosku, że jestem nietykalny, że mam protekcję. I tak żyłem. Tu nagle jakiś taki mały kurdupel mi gada, że wszystko stracę. Jak? Jakim cudem? Po moich trupach. Po moim trupie. 3 miesiące później zostałem totalnie bankrutem. Na każdej budowie, prowadziłem firmę budowlaną, na każdej budowie coś zginęło. Tutaj materiał, tutaj cement, tutaj rusztowanie, tutaj betoniarka, tutaj klient nie zapłacił, tam nie zapłacił. Nawet kościół, który robiłem potężny, też nie zapłacił. Zapłacił 3 miesiące później. 3 miesiące później... Po mojej firmie nie było co zbierać. Wiecie, spotkałem kogoś, kto jest żywy i mocniejszy niż człowiek. Spotkałem Boga żywego. Ale zanim to się stało, moja żona do mnie przyszła po którejś awanturze, której jej zrobiłem. Zapłakana, oczywiście. Robiłem wszystko, żeby płakała. Wiecie, upajałem się tym, że płaczę. Sam byłem beznadziejnie w depresji, beznadziei, więc lubiłem, jak ona cierpiała, lubiłem, jak płakała. I po jednej z takich awantur przyszła i powiedziała: rozmawiałem z Bogiem. A, okej. Okay. I co ci powiedział? Powiedział, że cię za fraki weźmie i cię tak skopię, bo powiedziałam mu, że nie mam ani ojca, ani brata, żeby za mną się wstawił i ci zlał ten łeb. I on powiedział, że on się tobą zajmie. On ci przetrzepie skórę. I wiecie, śmiałem się, ale to już był całkiem inny śmiech. Poczułem po raz pierwszy w swoim życiu strach. Coś, co ona powiedziała, przestraszyło mnie bardzo. Już bałem się ją dotknąć, ale i tak Bóg swoje zrobił. 99 rok, ja już pogodziłem się z żoną, straciłem wszystkie pieniądze i nagle następny prorok mówi: dostaniesz doskonały dar. Doskonały dar.
Wiedzieliśmy z żoną, że to chodzi o dziecko, które jeszcze się nie narodziło. Dostaniemy doskonały dar. Jestem bez pieniędzy, pracuję ciężko na budowie, ale to jest okej. Zaczyna się coś w naszym życiu w końcu układać. Przychodzi rok 2000, marzec, 28. Wiecie, ja się urodziłem 28 marca i moja żona jest na porodówce już 20 parę godzin. Wiecie, kobiety rozumieją, co to znaczy. Bóle porodowe już są bardzo, bardzo częste, co parę minut, a ja nagle, jakbym obuchem dostał w głowę, zdaję sobie sprawę, że nie mamy imienia dla dziecka. I krzyknąłem w tym pomieszczeniu, nie godzi się, aby to dziecko się urodziło bez imienia, musimy znaleźć imię. A ona, Artur, ja rodzę. Dobrze, to poczeka, musimy znaleźć imię. I wiecie, dałem jej kartkę papieru i mówię, pisz. Chciała, gdyby mogła wstać, to by mnie trzepnęła tymi aparaturami bez mrugnięcia oka, ale leżała biedna i tylko krzyczała od czasu do czasu. Dałem jej to, długopis, mówię, pisz, nie będzie, nie urodzi się to dziecko, dopóki nie napiszesz. No i ona mnie zna, wie, że jak się już na coś uprę, to lepiej, szybciej będzie, żeby to zrobić, niż się ze mną kłócić. Ja wziąłem długopis i wiecie, napisałem imię, które czułem. Wiecie, zrozumiałem, że moje życie zaczyna się zmieniać, że jestem już w rękach Boga żywego. Więc zrozumiałem, że to dziecko, które ma się urodzić, to jest dziecko specjalne, które sam Bóg chce nazwać. I jedyne imię, które się powtarzało na jej kartce i na mojej, to było imię Nathaniel, co po hebrajsku znaczy dar Boży. I rodzi mi się syn 28 marca w moje urodziny. Tak jak prorok powiedział, dostaniesz doskonały dar, tylko że mój syn urodził się martwy. Nie oddychał, nie ruszał się, był siny. Ja nie wiem, czy jesteście sobie w stanie wyobrazić moją rebelię. Ja zawsze byłem człowiekiem rebelii. Zawsze stawałem okoniem do wszystkiego. Od początku, od dziecka. Nie było u mnie słowa nie. Jeżeli mi powiedziałeś nie, to ja zmusiłem cię, żebyś powiedział tak. I nagle jest dziecko, które się nie rusza, nagle lekarze, panika, jakiś sprzęt specjalistyczny. I cudem przyprowadzili go do tego, że serce zaczęło bić ponownie. Nie wiadomo było, czy nie stracił mózgu przez niedotlenienie. Wiecie, nie zapomnę nigdy oczu mojej żony. Ona wiedziała, że coś się stało. Kobieta instynktownie oczekuje tego pierwszego płaczu. Dziecko wychodzi i jest ten płacz, a tam nie było płaczu, tam nie było nic, tylko biegający lekarze. Popatrzyłem jej w oczy i zobaczyłem po raz pierwszy straszny ból. Ale taki ból nie to, co ja jej kiedyś robiłem, tylko ból, strach, cierpienie. Coś się złego stało. Okazało się, że mój syn urodził się z dziurą w przeponie i przez tą dziurkę wszystkie wnętrzności weszły do góry. Zmiażdżyły mu lewe płuco totalnie, przesunęło serce na prawą stronę. I 5 godzin zajęło im, żeby przetransportować mojego syna do specjalistycznego szpitala dziecięcego w Calgary. Moja żona została na porodówce, ja pojechałem i dowiedziałem się, że mój syn nie ma żadnej szansy na przeżycie. Że jest tak to wszystko uszkodzone, że jeżeli nawet przeżyje, to będzie roślinką do końca życia. Wiecie, wtedy dopiero wpadłem w rebelię. Pamiętam, przestałem się odzywać, mój pastor przyszedł z żoną, ja sam przyszedł, uścisnął mnie, a ja mu powiedziałem, takiemu Bogu nie chcę służyć. I odeszłem. Jak poszedłem po samochód, to kopałem go tak strasznie i krzyczałem, kim ty jesteś? Dyktatorem? Przyczepiłeś się do mnie? Czego ty ode mnie chcesz? Zabrałeś moją kasę? Dobra, zrobię sobie następne. Ale dotykasz się mojego syna, moje dziecko, to jest obietnica, tak? Powiedziałeś, że dasz mi doskonały dar. To jest doskonały dar? I zamknąłem się totalnie w sobie. 3 lekarzy przyszło, mówiąc, że musimy pomyśleć, aby go odczepić od aparatury, bo nie będzie mógł żyć. A moja żona powiedziała nie. Powiedziała, że nie, że będziemy walczyć. Obdzwoniła wszystkie zbory, pastorów. W Polsce nawet ludzie się modlili, w Toronto. I zaczęła się, ja to nazywam, pielgrzymka ludów. Wszyscy zaczęli przychodzić do szpitala, nakładać ręce na to dziecko, a ja totalnie zamroziłem swoje uczucia, stałem z boku, nie odzywałem się, nie potrafiłem powiedzieć ani słowa.
Nie miałem żadnych uczuć. Totalnie jakby ktoś mnie włożył do lodówki. I powiem wam, co się wydarzyło w moim życiu, że chciałbym, żeby każdy z was to zobaczył, bo gdybyście zobaczyli to, co ja zobaczyłem, nie wracalibyście jak pies do wymiocin, nie bylibyście tutaj 10 razy i dalej nie borykalibyście się z alkoholem, czy narkotykami, czy z innym badziewiem, tylko żylibyście dla Boga, bo zobaczylibyście, co On tak naprawdę dla nas zrobił. Wiecie, w katolicyzmie wisi jakiś chudy facet na krzyżu. Jest jako symbol porażki. Tutaj jest krzyż, ale to jest symbol zwycięstwa. To jest ta różnica. Możemy wybrać Boga zwycięzcę albo Boga porażki. Często chrześcijanie wybierają Boga porażki i nie rozumieją, co się wydarzyło na krzyżu, nie rozumieją, co się tak naprawdę stało, że mogą być wolni, że mogą przyjąć to zwycięstwo. Stałem na intensywnej terapii w tym wypolerowanym pomieszczeniu za szybą, gdzie moje dziecko było takie malutkie, trochę większe od mikrofonu, gdzie nie miało nawet jednej żyły, do której można było się wbić. Gdzie aparatura ruszała mu, dając powietrze. Tuby miał wszędzie. To była masakra, nie można było na to patrzeć. Ja nie mogłem go nawet dotknąć. Bałem się, że jak dotknę swojego syna obietnicy, to pęknie mi serce i zwariuję. I tylko stałem i się patrzyłem. Moja żona przychodziła, jak ja przychodziłem do szpitala po pracy, ona pakowała się, szła do domu się wykąpać, przespać, bo była tam 24 na dobę. 24 na dobę czytała mu Słowo Boże. Modliła się, głaskała i były piosenki uwielbiające. Nigdy, nigdy nie puściła go. Wiecie, jest taka historia z Jakubem, który złapał się anioła, pamiętacie to? I powiedział, nie puszczę cię, dopóki mnie nie pobłogosławisz. I ona to zrobiła, złapała się nadziei i powiedziała, nie puszczę cię, dopóki mnie nie pobłogosławisz. Wiecie, stałem w tym pomieszczeniu, gdzie dzieci umierały, wszędzie naokoło nas, gdzie była tylko kwestia czasu, kiedy. I zobaczyłem to, z czym przyjechałem tutaj do was. Zobaczyłem Jezusa Chrystusa w Getsemane. Stając tam, patrząc na mojego syna, otworzył mi się telewizor, taki jak tutaj, tylko że wyglądało to tak, jak ja bym był w tym miejscu. I byłem świadkiem tego, co tam się działo. Zobaczyłem, jak cierpiał, zobaczyłem, jak się strasznie bał, przeraźliwie się bał. Bał się, bo wiedział, co się wydarzy za niedługo. Pot mu leciał z czoła, zabarwiony na czerwono. Wiemy z Biblii, że pocił się krwią. Później się dowiedziałem dopiero, że te wszystkie naczynka popękały w tych ekstremalnych, w tym strachu, w tej sytuacji. Oglądaliście kiedyś film Mela Gibsona, Pasja? To jest nic w porównaniu z tym, co zobaczyłem. Pamiętacie taką sytuację w Biblii, kiedy młody chłopak został złapany przez tą hordę wściekłych ludzi, którzy pragnęli tylko krwi, nieważne czyjej? Złapali tego młodego chłopaka, młodzieńca i on się wyrwał, pamiętacie to? I uciekł nago? Wyobraźcie sobie kibiców po meczu, którzy przychodzą i chcą zamordować cokolwiek trafi im się w ręce. To była taka horda demoniczna ludzi, całe piekło na nich się rzuciło. Sam diabeł był po środku. Jak dorwali, wiecie, jest taka sytuacja, kiedy on odpowiada, ja jestem nim, ja jestem Jezus. I oni wszyscy, tam było ponad 1000 osób, padło na twarz. Taka potęga jest w imieniu Jezus Chrystus. Dlatego gdziekolwiek jeżdżę, cokolwiek robię, to jest imię, które zawsze musi być wywyższone wszędzie. Dlatego, że to jest jedyne imię, które jest dane człowiekowi ku zbawieniu. Zobaczyłem, jak go złapali. Wiecie, zaczęli go bić już w Getsemane po drodze. Dostawał szlagi takie, że się w głowie nie mieści. Krew bryzgała. Jak dostał z pięści, to krew tak mocno bryznęła, że prosto mi w twarz poleciała. Wiecie, mówię wam to dlatego, że ja byłem bokserem. I nieraz widziałem krew. Krew nie była mi obca. Później jako nauczyciel sztuk walki też niejednokrotnie krew się lała. Ale to, co zobaczyłem, co robili Jezusowi Chrystusowi, było ponad moje siły. Uciekłem ze szpitala, byle tylko przerwać tą wizję. I przyszedł dzień drugi. Myślałem, że już nigdy więcej nie będę musiał takiego horroru oglądać. Stanąłem w tym samym miejscu. Moja żona pojechała do domu przebrać się, wykąpać, zjeść, a film otworzył się dokładnie w tym samym miejscu, w którym się przerwał.
Nie byłem w stanie nic zrobić, byłem sparaliżowany. Widziałem, jak go prowadzą do Kajfasza, do Anasza. Widziałem, jak mu wyrywają brodę. Jest tu ktoś z brodą? Złap się za brodę i sobie ją wyrwij. I powiedz nam, jakie to jest uczucie. Ja próbowałem. Po kilku miesiącach miałem brodę taką. Czasami na polowania, jak jeżdżę, to zapuszczam sobie brodę. I próbowałem ją sobie trochę wyrwać. Nie dotrwałem długo. Wiecie, to jest tak przeraźliwy bór. Złapali go za brodę i mu wyrwali razem z płatem skóry. Przerażające. Do kości. Potworny ból. Przez cały ten czas nie czułem bólu fizycznego. Nie czułem to, co czuł Jezus, ale czułem ból Ojca. Wiecie, ja też byłem już Ojcem. I On też jest Ojcem. I czułem Jego ból. Czułem, co On czuje. Wiem, że tylko w namiastce, ale i tak to, co czułem, było przerażające. Wiecie, że Bóg mógł zmieść nas z powierzchni ziemi, stworzyć nowe niebo, nową ziemię, lepszy model, ja to mówię, człowieka. Czułem, że mogę to zrobić w ciągu ułamka sekundy. Ale nie chciałem tego robić. Ja jako człowiek nie rozumiałem takiej miłości oczywiście. Zobaczyłem, jak wyrwali mu brodę, jak zaczęli go torturować, jak stanął przed Poncjuszem Piłatem, jak dostał bicze, jak się z niego szydzili, jak krew się lała potwornie. Całe piekło, wszystkie hordy demoniczne rzuciły się na jego ciało, na ciało Jezusa Chrystusa. Uciekłem ze szpitala po raz drugi, nie byłem w stanie tego kontynuować. To było ponad moje ludzkie siły. Pamiętam, wracając po raz trzeci, kiedy stanąłem ponownie i film rozpoczął się w tym samym miejscu, zrozumiałem, że jestem skazany, żeby to zobaczyć do końca. Już poddałem się. Każdy z nas musi dojść do takiego miejsca w swoim życiu. Musimy się poddać w końcu. I obejrzałem do końca, zobaczyłem Jezusa na krzyżu. Zobaczyłem, wiecie, że Jezus był ukrzyżowany nago. Nie miał żadnej przepaski. On poniósł nasz wstyd na krzyżu. On miał tak zmasakrowane ciało, że nie można było rozpoznać, czy jest kobietą, czy mężczyzną. Nie byłem w stanie zobaczyć, rozpoznać. Jedna wielka czerwona miazga, lejąca się krew. Kiedy zmarł, była taka ciemność, jakiej sobie nie jesteście w stanie wyobrazić. To nie jest ciemność ludzka, którą my gdzieś tam widzieliśmy. To była taka ciemność, że nie było ani jednej gwiazdy, nie było nic, kompletnie nic, totalna ciemność. I zobaczyłem ptaka małego, nigdy go w życiu nie widziałem, rodzaj ptaszka takiego małego, zbliżenie na dzióbek i z oczka mu leciała łza. Zobaczyłem źdźbło trawy, zobaczyłem, jak trawa płacze. Ja wiem, że to trudne jest dla nas do zrozumienia. Dopiero później, czytając Słowo Boże, zrozumiałem, że całe stworzenie oczekuje na manifestację Synów Bożych. Wiecie, że kamienie czują? Jezus mówił, jeżeli nie wy, to kamienie zaczną mnie chwalić, uwielbiać. Pamiętacie? Są niesamowite rzeczy. Całe stworzenie płakało, bo Stwórca oddawał swoje życie za stworzenie. To tylko my jesteśmy tak beznadziejnie głupi jako ludzie. Bo nie rozumiemy, co tak naprawdę Jezus zrobił na krzyżu. Ciągle się z Nim kłócimy, ciągle mamy jakieś problemy. Wiecie, dlaczego wracacie do tych samych wymiocin? Bo nie oddaliście Mu swojego życia całkowicie. To jest na pół gwizdka. To jest chrześcijaństwo komfortowe. Dam Bogu tylko tyle, ile na ile się czuję komfortowo. Ja przestałem się czuć komfortowo. Ja byłem typowym północnoamerykańskim chrześcijaninem, który chodził do kościoła, a był diabłem w domu, diabłem w biznesie. Większość z nas tak żyje, budząc się rano, jakie są nasze priorytety, co tak naprawdę pchamy, co tak naprawdę kochamy. Kiedy się to wszystko skończyło, usłyszałem głos, tak jak wy słyszycie mój głos. I usłyszałem coś takiego. Co byś zrobił, aby uratować swojego syna? Wiecie, ja byłem sobą, więc odpowiedziałem bez skrupułów, bezpośrednio. Każ mi zabić, zabiję. Wybiję pół tego szpitala, żeby tylko mój syn żył. Wiecie, Boga nie można zaskoczyć. On ani się nie przeraził moją odpowiedzią, ani nie był zaskoczony. Tym samym tonem odpowiedział mi, ale nie możesz zrobić nic. A ja swojego syna mogłem uratować, ale nie uratowałem go, wiesz dlaczego? I była pauza. Dla ciebie i dla innych ludzi. Złamało mnie to totalnie. Nie rozumiałem,
Nie rozumiałem konceptu miłości, że ja też przecież byłem ojcem. Ja bym zabił ciebie bez mrugnięcia okiem, byle tylko mój syn żył. Ja bym zrobił matkę bez syna, osierociłbym kogoś tylko dlatego, żebym ja nie musiał cierpieć, żeby moja żona nie musiała cierpieć. A Bóg wybrał cierpieć, żebym ja taki ja właśnie, skorumpowany, brudny człowiek mógł żyć. Nie rozumiałem tego. Pękło mi serce. Zobaczyłem w jednej ręce serce brudne, ze smoły, okropne, straszne, takie grzeszne. Serce Ojca, to było moje serce. I zobaczyłem serce Boże, w drugiej ręce to było serce krystalicznie białe, czyste. Wiecie, nie ma takiego czegoś, żeby porównać. Kryształ z bielą. Serce też Ojca, który wybrał cierpieć, abym ja nie musiał cierpieć. Byłem zupełnie zmienionym człowiekiem, złamanym człowiekiem. Wieczorem było organizowane spotkanie modlitewne. No i żona poprosiła mnie, żebyśmy pojechali na to spotkanie. A ja jak do tej pory, już trwało ponad tydzień czy półtora, ja w ogóle się nie odzywałem do nikogo, nic, nie potrafiłem się modlić, nie potrafiłem się odzywać. Pojechaliśmy na to spotkanie, ja stawałem sobie z tyłu i nagle podniosłem swoje ręce do góry i powiedziałem: Boże, oddaję Ci mojego syna, jak Abraham oddał Izaaka. I zrób z nim, co chcesz. Wiecie, po angielsku jest takie powiedzenie: it's okay with my soul. W porządku jest, już się pogodziłem w mojej duszy z tym, co ma nastąpić. Powiedziałem: oddaję Ci mojego syna, jak Abraham Izaaka. Zrób z nim, co chcesz. Jeżeli on ma umrzeć, to proszę Cię, żeby to się stało teraz. Jeżeli go zabierasz do domu, to proszę Cię, żeby ten koszmar się skończył teraz, dzisiaj. Żebym już nie musiał cierpieć. Żeby moja żona już nie musiała cierpieć, że to się skończyło. Ale bez względu na to, co postanowisz, ja wybieram służyć Ci do końca życia. I zacząłem płakać jak nigdy dotąd. Z każdą łzą widziałem to duchowo, jak z każdą łzą wypadały wszystkie rzeczy, które w życiu robiłem. To ten przemyt, ten handel, ta broń, ta mafia, to zło, korupcja, policja, te wszystkie rzeczy zaczęły wypadać i oczyszczać. Wiecie, później zacząłem szlochać jak małe dziecko. Powiedziałem: Bogu, jeżeli mi oddasz syna, jeżeli mi go uzdrowisz, to będę służył Ci do końca życia. Ale bez względu na Twoją odpowiedź, ja i tak wybieram iść za Tobą. Kiedy już nie miałem czym płakać, pojechaliśmy do domu. Rano otwierali mojego syna, chirurdzy, pomimo tego, że nie dawali żadnych szans, ale ponieważ moja żona się uparła, więc otworzyli go. Ja mam wszystkie dokumenty od chirurga, później przeczytałem sobie. Było napisane tak: po otwarciu nie mogliśmy znaleźć nawet śladu po tym, gdzie było płuco. Serca nie mogliśmy dotknąć, bo by dziecko zmarło na stole operacyjnym. Strzyli go z powrotem i nic nie mogli zrobić. Kiedy ja przeszedłem do szpitala po pracy, szedłem takim korytarzem i nagle ludzie zaczęli wytykać mnie palcami. Wiecie, niesamowita sytuacja, bo ludzie obcy mówili: to jest ojciec ten, widzisz, to jest ojciec tego dziecka z gwiazd. To jest ten facet, to jest on. Ja nie wiedziałem, co jest, nikt do mnie nie zadzwonił, nikt mi nic nie powiedział. Kiedy dotarłem na intensywną terapię, szedłem tam z myślą, że już moje dziecko jest spakowane i nie żyje. I nagle przyszło do mnie tych samych trzech lekarzy, którzy powiedzieli: coś się wydarzyło, musisz z nami iść, musisz to zobaczyć. Zaprowadzili mnie do pomieszczenia, w którym jeszcze wtedy nie było komputerowo zrobione. Było takie pomieszczenie, gdzie były wszystkie zdjęcia rentgenowskie i mówi: zobacz pierwsze zdjęcie. I wytłumaczyli mi, gdzie jest serce, gdzie są wnętrzności. To wygląda tak, jakby wszystkie jelita po prostu się zakręciły w całej górnej części tego dziecka. Mówią: popatrz na drugie zdjęcie. Na drugim serce w ciągu 2 godzin, powiedzieli, wróciło na naturalne miejsce i zaczęło pojawiać się coś, co oni mówili, że to jest płuco. I trzecie, i czwarte, i coraz większe, i większe, i większe, i większe. I powiedzieli: dzisiaj rano Twój syn zaczął walczyć z całą aparaturą,
Myśleliśmy, że aparatura się zepsuła, a okazało się, że po wyciągnięciu na ułamek sekundy twój syn zaczął oddychać. Zwołaliśmy sympozjum lekarskie i doszliśmy do wniosku, że twój syn to jest jak dziecko z gwiazd, nie powinien żyć, a żyje. Nie powinien oddychać, a oddycha, to jest dziecko z gwiazd. I dlatego cały szpital, jak szedłem, wiedział, że w Children's Hospital, czyli w szpitalu dziecięcym w Calgary, w 2000 roku stał się cud, bo żyje dziecko, które nie ma prawa oddychać, nie ma prawa żyć. Powiedział do mnie lekarz tak, widocznie twój Bóg wysłuchał twoich modlitw. Mój syn ma w tej chwili 16 lat, ze mną po górach skalistych chodzi, polujemy razem, jeździmy na wyprawy. Teraz będzie jechał na wyprawę tygodniową do brytyjskiej Kolumbii, na takie ciężkie hiking, nie wiem jak to jest po polsku. Chodzenie po górach, po takich lodowcach i tak dalej, i tak dalej. Wiecie, do tej pory robili mu różnego rodzaju badania, bo nie mogą uwierzyć, że jak Bóg naprawia, to naprawia. I okazuje się, że mój syn, jeżeli patrzeć na tabelę od lekarza, to jest taka tabela, jest linia. Linia nazywana doskonałości. Mój syn nigdy nie przekroczył tej linii, ani w lewo, ani w prawo. Pamiętacie, co Bóg powiedział? Dam ci doskonały dar. On mi zapomniał powiedzieć, że ja będę musiał na niego trochę poczekać. Ale Bóg nie kłamie. On nie jest taki jak ty i ja. Jest napisane Słowem Bożym, że ja nigdy nie kłamię. Jest niemożliwe, aby Bóg kłamał. Mój syn, lekarze powiedzieli, że będzie miał wiele alergii, wiele operacji, że to dopiero początek. Do 5 lat powiedzieli, że będę musiał mieć specjalne butle, z którymi on będzie musiał wszędzie chodzić. Będzie musiał mieć klosz, pod którym będzie musiał spać i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ja na nich popatrzyłem jak na wariatów wtedy. Mówi, wiecie co, jak mój Bóg uzdrawia, to uzdrawia. I pierwszą rzeczą, którą nauczyłem mojego miesięcznego syna, to było nurkowanie, bo powiedzieli lekarze, że to zabije go. Więc udowodniłem, że mój Bóg nie jest kłamcą. Powiedzieli mi, że mój syn będzie miał wszystkie alergie, jakie można mieć. Że musimy pozbyć się psa, że musimy pozbyć się dywanów, że nie będzie mógł chodzić do normalnej szkoły, że nie będzie mógł się bawić w piaskownicy, nie będzie mógł się bawić na dworze z innymi dziećmi. Wiecie, kaleka. Ale mój Bóg nie stworzył mojego syna, mówiąc, że dam ci doskonały dar, aby go uzdrawiać połowicznie, w połowie. Psa się nie pozbyliśmy, sam zdechł ze starości. Dywany dalej mamy, a mój syn po zrobionych badaniach lata później nie miał nawet jednej i dalej nie ma nawet jednej małej alergii. I to jest mój Bóg. I to zmieniło moje życie. Do tego stopnia, że postanowiłem rzucić alkohol, postanowiłem żyć inaczej, uczciwie, w każdym aspekcie swojego życia. Oczywiście połączył mnie z żoną i fizycznie, i duchowo, bo później mieliśmy drugie dziecko i później trzecie dziecko. Mamy syna 11 lat i córkę 7 lat. I w 2005 roku, ja wiecie, my mamy nasze zrozumienie, gdzie chcemy, gdzie byśmy my chcieli, aby Bóg nas używał, prawda? To my sobie czasami tworzymy, gdzie byśmy chcieli w tym Królestwie Bożym być. Ja już naprawdę Bogu chciałem służyć. Ja już naprawdę chciałem robić to, co On chciał i uważałem, że moim powołaniem jest służyć Mu tym, na czym się najlepiej znałem, robieniem pieniędzy. Zacząłem łożyć na kościół, na charytatywne różnego rodzaju rzeczy. Zapraszałem bezdomnych, fundowałem im obiady, dawałem, łożyłem. Wiecie, ja sam dawałem więcej niż cały kościół razem. Miałem serce, żeby dawać. Zarabiałem $5000 dziennie. Potrafiłem w jednym roku zarobić kilka milionów dolarów. To było moje przeznaczenie w moim własnym rozumowaniu. Miałem takie wypasione biuro w najbardziej prestiżowym miejscu. Założyłem gazetę swoją, taki magazyn dla bogaczy. Był sprzedawany później w sklepach, był w lekarskich tych przychodniach i prawniczych. I nagle w 2005 roku w moim wypasionym biurze z widokiem na centrum miasta słyszę ten sam głos, który do mnie powiedział 5 lat wcześniej. Co byś zrobił, aby uratować swojego życia? Wiecie, tego głosu nie da się zapomnieć. Co byś zrobił, aby uratować swojego życia? Ten sam głos powiedział, spakuj swoje rzeczy z biura i wyjdź w gaciach
Dosłownie, wiecie, Bóg do nas mówi tak, jak rozumujemy, tak jak jesteśmy w stanie zrozumieć. Ja wiedziałem, co to znaczy. Wyjść w gaciach dla mnie było bez niczego. Zostaw wszystko i wyjdź. Zostaw pieniądze, zostaw sławę, zostaw władzę, którą gazeta mi dawała. Wiecie, ja jadałem w najlepszych restauracjach w mieście, za darmo. Pisałem, miałem swoich reporterów, robiłem zdjęcia, byłem zapraszany do Urzędu Miasta. Wiecie, prasa daje władzę. Miałem to wszystko zostawić i wyjść. Wyjdź i nie oglądaj się już nigdy więcej na Egipt. Egipt jest symbolem zgnilizny. Niby ładnie wygląda, pięknie, jest wypolerowany. To jest takie Hollywood teraz. Jak go poznasz od środka, to sobie zdasz sprawę, że to wszystko jest jeden wielki fałsz i zgnilizna. Że uśmiechnięte dziewczyny tak naprawdę się nie śmieją. Ja spędziłem masę czasu w tym świadku. Z ministrami, z takimi sławnymi reporterami, których widzicie na pierwszych stronach. Tak naprawdę wszystko wygląda zupełnie inaczej, kiedy już nie ma kamer i już nie ma nikogo poza. Bo człowiek bez Boga, bez względu gdzie i co by robił, jest taki sam. Jest grzesznikiem, który desperacko potrzebuje Jezusa Chrystusa. W 2005 roku wychodzę ze świata biznesu i ląduję na ulicy. To był okres w Calgary, kiedy bezdomni umierali pod mostami, tysiącami. To była masakra. Zima, a oni pod mostami. Więc postanowiłem, że potrafię organizować różnego rodzaju rzeczy. W biznesie no, trzeba umieć organizować. Więc zorganizuję pewną akcję razem z innymi wierzącymi, z różnymi kościołami i wyjdziemy na ulicę. I tak powstał Kościół Uliczny. Kościół Uliczny, który ma nazwę najprostszą, jaką mogliśmy wymyśleć. To jest kościół, który jest tam, gdzie są ludzie. Wychodzi tam, gdzie oni umierają. Wychodzi tam, gdzie nie ma nadziei. Wychodzi tam, gdzie Jezus by się przechadzał. Bo wiecie, Jezus przychodził do środka, ale większość czasu spędzał na zewnątrz. I taki jest kościół Dziejów Apostolskich. To nie są budynki wypasione i piękne. Tylko to jest Jezus, który chodził od człowieka do człowieka, od wsi do wsi, od miasta do miasta. Kościół żywy, kościół z pasją za duszami. Kościół, który nie mógł siedzieć grzecznie na krzesełku, tylko kościół, który wstawał codziennie, jest napisane, i codziennie wychodził na zewnątrz i codziennie wracał. I taki kościół właśnie zapragnąłem, aby zobaczyć. I od tamtej pory prowadzę kościół uliczny i zakładam tego typu inicjatywy już w różnych krajach. W 2010 roku, po 3 latach ciężkiej pracy, gdzie pastorzy dawali mi bardzo często, czy kaznodzieje, 5 minut, masz 5 minut, jeżeli w ogóle dostałem jakikolwiek czas, w te 5 minut miałem zapalić Kościół do tego, żeby powiedział amen na wychodzenie. Ale wiecie, Bóg daje łaskę nawet w 5 minut. Pamiętam, kiedyś przyszła do mnie kobieta i mówiła, to było najpiękniejsze 5 minut, jakie usłyszałem. Więc zrozumiałem, że nieważne, co mi oferuje człowiek, Bóg i tak ma ostatnie słowo, jeżeli jest pragnienie. Kwestią jest teraz, czy pragniecie, czy chcecie. Przyjechaliście tutaj w jakim celu? Bo wam kazano, bo was przywieziono? Po co jesteście? Czy warto żyć jako niewolnik? Czy chcesz dalej wegetować? Czy chcesz tylko egzystować? Czy chcesz naprawdę żyć? Czy chcesz być zwycięzcą w każdym aspekcie swojego życia? Czy jesteś zadowolony z tego, co masz? Jeżeli jesteś zadowolony, to nie przyjmuj Jezusa. Poczekaj, aż w końcu stoczysz się tak jak każdy inny. Ale jeżeli pragniesz, tak jak ja zapragnąłem, widzieć żywego Boga, zobaczyć znaki i cuda, patrzeć na ludzi, którzy są uzdrawiani. Wiecie, widziałem uzdrawianych ludzi od raka, od krwiaka, ludzi wstających z wózków. Widziałem ludzi uzdrawianych. Teraz mieliśmy sytuację, wiecie, teraz jest dużo mowy na temat homoseksualizmu. To wam powiem, co się ostatnio wydarzyło. W Calgary jest 50 tysięcy homoseksualistów, którzy nie wstydzą się swojego Boga, bo my często jako chrześcijanie wstydzimy się manifestować naszego Boga. Chcę wam powiedzieć, że jak się wstydzisz Jezusa Chrystusa, to tak naprawdę nie jesteś nowonarodzony. Jezus w tobie będzie emanuował wszędzie, gdzie wyjdziesz. Nie da się zaszufladkować w więzieniu twojego serca. Jego pasja będzie cię pchała do przodu. Jego pasja będzie powodowała, że będziesz chciał robić więcej. Będziesz chciał, żebyś zabiegł dalej, leciał wyżej. Homoseksualista szedł u nas na ulicy na paradę tą ich zboczeńców i w pewnym momencie stanęło naprzeciwko niemu 2 aniołów i powiedziało mu tak, jeżeli będziesz kontynuował tą drogą, którą idziesz, to zginiesz.
Tak się przestraszył, że przybiegł do nas do kościoła i opowiedział nam tą historię. Przyjął Jezusa Chrystusa i od razu powiedział, ale teraz biegnę do domu, muszę posprzątać swoje życie. To jest radykalne nawrócenie. To nie jest jedna modlitwa i lelum polelum, nic się nie zmienia, dalej koko jumbo, tak jak to się u nas mówiło, tylko trochę inaczej, tak jak Adam opowiadał. Chrześcijanin, który wychodzi i w łeb wali faceta za zegarek, no obciach w Królestwie Bożym. I nie tylko. Tylko to jest radykalne nawrócenie. Widziałem ludzi zmienianych. Mój brat był gangsterem i handlarzem narkotyków przez 10 lat. Miał prostytutki i robił straszne rzeczy. Ale kiedy się na nowo narodził, kiedy przyjął Jezusa Chrystusa i powiedział, ja już nie chcę tak żyć. Nie chcę już tak żyć. Albo popełnię samobójstwo, zresztą próbował wielokrotnie. Kiedyś przyszedł do mnie do apartamentu, rozbiegł się i z 6. piętra wyskoczył. I tylko dlatego, że za szybko biegł i łapając się za tą barierkę, tak się przekręcił, że przez przypadek wylądował na 5. piętrze. I tylko dlatego żyje. Wiecie, nawet tutaj Bóg okazał mi łaskę, bo mam tylko jednego brata. Bóg jest wierny. Moja modlitwa zawsze była, Boże, ja będę robił wszystko. Co mi każesz, to zrobię. Kiedyś mu dałem słowo i powiedziałem, Boże, jeżeli mi dasz kiedykolwiek możliwość głoszenia, będę głosił to, co jest w moim sercu. Bez względu, czy się to ludziom będzie podobało, czy nie. Ja będę mówił to, co mi dasz. Mój brat jest nowonarodzonym chrześcijaninem. Kiedy przyjął naprawdę, przyjął Jezusa Chrystusa, kiedy był złamany, kiedy już miał dosyć tego życia bez Boga, w ciągu ułamka sekundy został mu zabrany alkohol i narkotyki. Wstrzykiwał sobie wszystko do żył. On ćpał, mówi, wszystko, co można było ćpać. Wszystko, co tylko jest do ćpania, to on sobie brał i wstrzykiwał. Wielokrotnie, po kilka dni nie wiedział, co się z nim działo. To jest mój Bóg. Mój Bóg jest Bogiem znaków i cudów. To nie jest religijny facet, który urodził się i pokazywany jest nam jako małe dziecko. Gdzieś tam, wstające. To nie jest facet, który jest chudy jeszcze zresztą, jakiś dziwny, biały. Jezus zresztą był Żydem. A tak a propos. I Matka Boska też była Żydówką. To nie jest symbol porażki, to jest symbol zwycięstwa. Jezus żyje, On już na krzyżu nie wisi. Zmartwychwstał. I to jest to, do czego zostałem powołany. Chodzę i ludziom mówię, że Jezus żyje, że zmartwychwstał. Że jest nadzieja. Bez względu na to, jak wygląda twoje życie, bez względu na to, jak nisko upadłeś, to jest nadzieja, bo mój Bóg jest Bogiem nadziei. Nie tylko odrestaurował mojego syna do życia, ale ślepłem i wiecie, ja mam profesjonalne prawo jazdy i żeby prowadzić, muszę co jakiś czas robić taki medical do lekarza i iść badania. I szczerze przyznam, musiałem oszukać na badaniach, bo się nauczyłem na pamięć tych wszystkich literek, bo już ich nie widziałem. Więc z pamięci, jak widziałem mniej więcej, gdzie linijka, to jej recytowałem. I ledwo zdałem. I się tak strasznie z tym czułem. Mówię, Boże, widzę znaki i cuda, a tutaj muszę kombinować, żeby zdać na prawo jazdy. Okazało się, że mam poważną wadę wzroku, muszę nosić okulary. Wiecie, coś było nie tak. Czułem, że to nie jest to dla mnie. To nie jest to, co Bóg dla mnie zaplanował. I się zacząłem modlić. I codziennie czytając, musiałem zakładać okulary. Nie mogłem czytać bez okularów. I walczyłem. Może jesteś w takim momencie, kiedy walczysz z Bogiem, walczysz o uzdrowienie, nie przeciwko Bogu, ale jak Jakub. Boże, złapię Cię i nie puszczę, dopóki mnie nie pobłogosławisz. Może jesteś w takim momencie, gdzie się borykasz z jakimś problemem. Tak jak ja borykałem się z moimi oczami. Może jesteś w jakimś momencie jakichś używek swoich. I borykasz się, i wracasz do tego, i nie chcesz, ale wracasz. Proponuję, żebyś zrobił to samo, co ja. Nie zgodziłem się z tą wadą. Walczyłem z nią. Powiedziałem nie codziennie, nie codziennie, nie codziennie. A z pewnego dnia zapomniałem, że nie mam okularów i czytam Słowo Boże. Okazało się, że Bóg mi wyostrzył tak wzrok, że teraz jak jeździmy na polowanie, to wszyscy sadzają mnie na przodzie, bo ja wszystkie te zwierzaki widzę, zanim oni widzą o kilometr. Tak mnie wykorzystują teraz dzięki temu darowi. Dał mi wzrok młodego młodzieńca. Miałem kłopoty z kręgosłupem do tego stopnia, że lekarz powiedział, że umrę w bólu.
Umrzesz w bólu, powiedział. Zrobił prześwietlenie. Powiedział, przez to, że ciężko pracowałeś, zrobiłeś coś takiego sobie w kręgosłupie, że jest mięsień oberwany na mięśniu. Jest blizna na bliźnie, blizna na bliźnie, blizna na bliźnie. Jest jeden wielki kłąb blizn. Mówi, musisz się pogodzić z bólem. Ale wiecie, diabeł tak mówi. Musisz się z czymś pogodzić, prawda? On tak do nas mówi. Ja wiem, że mój Bóg mówi, nie muszę się godzić z tym. Mogę o to walczyć, więc walczyłem. Walczyłem miesiące, walczyłem lata i nic się nie działo. Moja żona przez to najbardziej cierpiała, bo musiała po pracy mi chodzić po plecach i mnie masować, bo byłem w potwornym bólu. Ale wiecie, ja już usługiwałem. Ja już byłem starszym zboru i nie godziłem się z tym. Boże, uzdrów mnie. Proszę Cię, pomóż mi. Mówię o Twojej wielkiej mocy, a sam chodzę w bólu. I wiecie, kiedyś moja żona zapytała mnie, Ty, Artur, a jak z Twoimi plecami? No są. Tak, ale już od miesiąca nie narzekasz, że Cię bolą. A ja się bałam Tobie przypomnieć o tym, bo ja ją ciągle mordowałem, że mnie dusiła. Już dziewczyna po prostu była załamana. Więc bała mi się przypomnieć. A ja mówię, faktycznie, nic mnie nie boli. Moja żona miała wadę serca. I cierpiała też bardzo. I Bóg jej powiedział, co ma zrobić. Jak to zrobisz, to Ci dam nowe serce. I na nabożeństwie podszedł mąż Boży, dotknął ją i tak jakby ręka z nieba weszła i zabrała jej stare serce i dała nowe. Od tamtej pory ma mocne, silne, zdrowe serce. Mój syn drugi, Gabriel, wiecie, ja się strasznie z żoną bałem, że nasze drugie dziecko będziemy przechodzić ten sam koszmar, co z pierwszym. I kiedyś Bóg powiedział mojej żonie, nie bój się mieć następne dziecko, dlatego że nic z nim nie będzie. Będzie wszystko z nim w porządku. No i Gabriel ma się urodzić, moja żona już jest w 5. albo 6. miesiącu ciąży i dostaje krwotok, poronienie. Jedziemy na intensywną terapię, lekarze, krew obficie leciała po prostu z niej. I lekarz powiedział, nic nie możemy zrobić. I wiecie, Bóg mi przypomniał, że jest moc w Jego Słowie. Bóg mi przypomniał, że Jego imię jest ponad każde imię i wstałem i powiedziałem w imieniu Jezusa Chrystusa. Bóg powiedział, że nie będzie żadnych problemów z naszym drugim sercem, z tym synem, dzieckiem. Zabraniam temu krwotokowi dalej lecieć. I w momencie, kiedy skończyłem, powiedziała, przestało lecieć. Ubrała się i poszła. Na korytarzu spotkał nasz lekarz, co wy robicie? Idziemy do domu. Nasz Bóg jest większy niż wszyscy lekarze na świecie. Amen. Amen.